Dzień dobry, moi mili, witam was w kolejnym odcineczku z Jedi Ocalały. I tak, trzeba będzie teraz ogólnie dostać się... Gdzie? Na pewno na wprost, na pewno tutaj, no, windy. Ale czy my tutaj do tej windy dojdziemy? Dojdziemy. Dobra, ale gdzieś tutaj trzeba by było zobaczyć... Dagan może być wszędzie. Gotowy, BD? Jeśli ty jesteś, to ja też. Aha, czyli tam byśmy mogli pójść, tam. A Dagana za chwilę załatwić. Dobra, więc boss fight będzie. Albo tutaj? Co to, skrót? What the fuck? Ale nie o to mi chodziło. Rdzeń Ruherda. Aha. Dobra, lecimy do góry z powrotem. Więc tak, macie teraz chwilę, żeby zostawić właśnie łapeczkę, a napisać komentarz ciekawy, czy damy radę, za którym podejściem pokonamy bossa. I wiem, on jest ciężki. Ciężkim bossem do pokonania. Więc fajnie by było medytację zrobić. Nie możemy? Dobra. Dobra, troszeczkę takich ekspozycji. Z jednej strony, on tutaj poszedł. O! Wydziałek na środku. Ciekawy achievement, ale dobra, my to może przejdziemy kiedy indziej. Istnieje tylko moc. Tak, tylko moc istnieje, tak. Dawaj, BD, biegnij. Skanowanie. Kapsuły ratunkowe. Mogą się przydać. No mogą. Ale czy się przydadzą? To jest już inna kwestia, tak? Tu jest zablokowane przejście. Dobra, no to lecimy w końcu na bitewkę. Ale czekaj, czekaj. Zanim jeszcze Zi uratujemy, jak tutaj posprawdzać. Dobra, Zi. Zabierzmy cię stąd. Pośpiesz się, Kal! Chce mnie przeprogramować! Ten droid należy do mnie. A zatem sama się uratuje. Wymknąłeś się Ravisowi. Jak? Jak zwykle. Zabiłeś innego Jedi. Miażdża tych, którzy stoją na mojej drodze. Odejdź, albo podziel ich los. Może i czułeś się zdradzony przez Radę. Ale to była twoja rodzina. Cóż za arogancja. Wydaje ci się, że wiesz, co mną kieruje? Widzę, że zaślepiła cię obsesja na punkcie Tanaloru. Cokolwiek się stało, przeszłości nie zmienisz. Możesz mi zaufać. Może i masz rację. Przeszłość to łańcuch. Muszę go zupełnie przeciąć! Okej,
Kalibrator jest mój! Droid jest mój! Tanalor jest mój! Mistrzyni gry powinna cię trzymać w tym zbiorniku, aż zgniesz! Wolność! Trzymaj się, Zee! Taki był plan! No to będziemy mieć teraz przekichane zaś z Dangarero. Ła! Zabawa! Boli? Wow! Ła, ła, BD! BD, z tym! Nie wydaje mi się. Sprytne! Dajesz. Długo nie pożyjesz. Mały, pomóż! Dajesz, dajesz. Aha, on tak robi. Nigdy się nie nauczysz, prawda? Trywialne! Dobra. Dajesz, dajesz, dajesz! Stań na drodze! Ty gnido! Żałosne! Kolejny z tym! Wyczuwam w tobie strach. Wow. Musisz się bardziej starać. Wow, 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 wow. Teraz! Tracisz koncentrację. Wow, wow, wow. Natychmiast przestań! Ła, dobra. Możesz dalej walczyć? I to wszystko? Jak śmiesz! Strata czasu. No nie! Imitacja. Dangalera! Cwaniaku! Zabiłeś mnie po raz któryś. O! Daj ten węzeł. Dobra, musimy to zrobić. Musimy. Poważnie? Szalnijcie mnie. Wow.
spróbuj, panowie. Dobra, da się to zrobić. Spróbuj jeszcze raz. Nadal się trzymasz, hmm? Z tym! Tym! Słaby! Dajesz, dajesz, dajesz! I zgładzę każdego, kto stanie mi na drodze. Bezużyteczne. To już koniec. Wyczuwam w tobie strach. Ty gnido! Ła, ła, ła! Zapodaj z tym! Poniesiesz klęskę. Spróbuj jeszcze raz. Dajesz, dajesz, dajesz. Mamy jeszcze więcej HP niż wcześniej. Czas to zakończyć. Pomocy! Spróbuj jeszcze raz. Sierp. Wow, 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 wow. Chłopie. Dajcie mi użyć mocy. Słaby. Jeszcze raz. Ty gnido. Już po tobie, Jedi. Zabawne. Potrzebuję pomocy! Damy radę. Spróbuj ponownie. Boli? O! Więc to o nim mi mówiłeś. Tak. Przyjazny koleżka. Zmarnowałeś już dość mojego czasu. Tak łatwo się nie wywiniesz. Dzięki. Dwaj wojownicy w apogeum mocy połączeni braterską więzią. Legendarna historia. Zi. Mam ją. Do zobaczenia. No dobra. Obsesja. I to taka typowa obsesja. Bo Danglera mnie naprawdę teraz trochę irytował. Tyle stymów musiałem zużyć. I dwa razy musiałem z nim zawalczyć, no szkoda. O, esencja zdrowia. O ile nam tutaj wzrośnie? O kawałek, więc no, przydało się. Przydało się, dobra, więc musimy lecieć tam, tak? Ale ja bym chciał jeszcze tak zobaczyć, czy tutaj czegoś nie ma. No tam bym nie chciał spaść. Ja nie jestem Luke. Dobra, no cóż. Chodź, Zee, nie zatrzymujmy się. Tak chyba będzie najlepiej. Dagangera jest kompletnie szalony. Gadał bez ustanku o jakimś kompasie.
Twoja właścicielka zbudowała je, żeby podróżować przez otchłań. Pierwszy raz o tym słyszę! Wymazała te informacje z twojej pamięci. To by sporo wyjaśniało. Cóż, Dagan jest pewny, że gdzieś mu zostawiła kompas. No na stówę. Dagan wysłał Ravisa, żeby sprawdził kolejny węzeł na Księżycu. Może tam będzie. Znowu na Księżyc. Świetnie. Och, mistrzyni Kree, dlaczego wysłałaś mnie, żebym uwolniła tego zdrajcę? Ludzie są skomplikowani. Może myślała, że zakon się pomylił. Szkoda, że nie możemy jej zapytać. Serio. Tutaj, a ja bym chciał... Proszę, opuśćmy już to okropne miejsce. Dobrze, zaraz opuścimy. Zaraz opuścimy. Mam tutaj pełno znajdziek. A ty chcesz, żebym tutaj opuszczał to? Serio? Daj mi chociaż, kurde, apeka wziąć, co? Nie mogę. Muszę. Jezu, fabuła. Fabuła gry. Najbezpieczniejsza droga. Jesteś pewien? Nie. To świetnie. Zdenerwowany jesteś. Pójdę z nim. Skakuj, Zi. Do zobaczenia. Dobra, idę. Nie znoszę tego. Przypomnij mi, bym tego nie robił. No dobra, wylądowaliśmy. Dagan musiał posłać Ravisa, aby przechwycił kompas. Zgaduję. Ale jeśli Ravis tam zmierza, to i my musimy się tam udać. No, na pewno się tam udamy, ale my się zobaczyć w ogóle, czy możemy w środku zobaczyć? Nie, ja chciałem kot psułę zobaczyć w środku. Aha, to jest ta nasza tutaj wytwórnia salami. Ale... Tu mamy naszego kolegę. Niebezpieczne miejsce na złapanie ryby. Nie. To niebezpieczna ryba na złapanie miejsca. Jasne. No dobra, to mi się da. Wyszło, ale i sarkazm złą jest przynętą. Skupiam się zresztą na swoim celu, straszliwym błotnym krabie. Jedna moja dawna załogantka, oficer na grapnelu, próbowała raz wyciągnąć kraba z morskiej piany, kiedy wtem... Bam! Poleciała za burtę. No, co będziemy mieć teraz? O, w ogóle tutaj możemy rozciąć. Ryba, krab. Błotny krab. A tak, zmrygnęła z pokładu jak kwel ryba z rybackiej puszki. Krab wciągnął ją za nostrze. A czasem trzeba uderzyć pierwszym, nieprawdaż? Naprawdę w to wierzysz? A giętki kompas może i nie posłuży ci na potężnych falach Mananu, ale nawigowanie po morzu dusz ułatwia znakomicie, nieprawdaż? Możliwe. Zostań na chwilę, a usłyszysz kolejny rozdział mej opowieści. No dobra. Ano, wracamy do mojej służby na grapnelu. Wbrew temu, co podpowiadało serce, chwyciłem za harpun kosztem wędki. Całymi latami przemierzałem zewnętrzne rubieże, przeszywając każdą rybę na naszym szlaku. W
talent miałem nielichy. Odłowiłem więcej ryb niż reszta załogi razem wzięta. Ale byłem głupcem i nie wiedziałem jeszcze, jak się zhańbiłem. Nie uszło to uwadze strasznego kapitana Łanieka Weta. Obsypywał mnie pochwałami, zostawiał najlepsze kąski. I minął zaledwie rok od opuszczenia Sakavitar, gdy zostałem starszym oficerem. Tuż po awansie leciałem z załogą na Manana, żeby sprzedać truchło Guberfisha. Ale wtedy, bam, gdy wynurzyliśmy się z nadprzestrzeni i naszym oczom ukazał się wielki oceaniczny świat, zjawił się także on. O. Najwspanialsze stworzenie, jakiem w życiu widział. Wieloryb cudownej proporcji. Lecz płynący po orbicie Manana niczym prądem wschodnim w moich ojczystych stronach. Byłem zauroczony. Nie do wiary. Jak bardzo się zbliżyliście? Zabawne, że pytasz. Nie miałem czasu, żeby nacieszyć oczy, bo wpadliśmy prosto na niego. Grapnel odbił się jak sterta morskiego śmiecia. Spadliśmy prosto w dół, prosto w wodę, rozbijając grapnela o dno oceanu, gdzie skrywała się banda pirackich kwarenów, parszywe zefiry. Gdy wychynęliśmy z pękniętego kadłuba, kwarenowie otoczyli nas i zażądali darów wszelkiej maści, w tym daniny z ryb. Odpłynęliśmy więc, kapitan Łed, załoga i ja. Ale w głębinach byliśmy ślepi, więc szybko trafiliśmy na ślepy zaułek, gdzie oblegli nas kwarenowie. Innym razem to dokończę opowieść. No dobra, już się do tego przyzwyczaiłem, że on nigdy nie kończy tych opowieści. A bardzo by to było fajne. No. Patrzcie, no, nie mogę. No wreszcie. Dobra, no to cóż, my możemy teraz w końcu zrobić jedną rzecz. A podnieść to chcę. No. I tu mamy w końcu sejwik, tak? W końcu umiejętności. Jeszcze możemy poczekać z umiejętnościami. Dużo tej rzeczy trzeba będzie zrobić w przyszłości. Co tam jest w tym miejscu? Tam. To aż tam nas prowadzi. Wow. No to jest ciekawe, bo ja bym tak zjechał tu. Tu. Mostu tutaj nie mamy. Ja się utopię. Tak. No nie, nie. Zaś po raz drugi.
Czy nam się uda? O! Wow. Dobra, no to jeszcze weźmiemy to. Jest echo. Echo zawsze może być. To jest. Wynoszmy się stąd! Czy to jest boss fight? Bagienny? Ostrach bagien. Wow. Dobre. Oła! Jakim cudem? No trudno, zabili mnie. Po raz kolejny. Dobra, tam się... Ja muszę to przeżyć. Wow. Dobra, mamy. Czy mi się uda? Oła, dobra, on czymś rzuca.
No, dajcie mi tylko rzucić mieczem. Nie mogę. Kurde, no nie mam amunicji. Ale da się go pokonać, bo tamtego ściągnąłem do siebie. Jakby tutaj go pokonać? Szybko! Zapodaj coś, mały! No rzuć! Ła! Nie! Nie wierzę w to! Już tak blisko! Jestem do dupy. Ja muszę to zdobyć. Dobra, tutaj. Dobra, da się go pokonać. Aha, teraz niedostępne. No, rzuć. O, no będzie tutaj ciężko.
Dobra, jednego mniej. Wow. Dobra. Wow. Dobra, tak. Już po nim. Dobra, udało się. Aż odjechałem po prostu. Legendarny wróg załatwiony. Jaka nagroda nas czeka? Oczywiście dodatkowy stream. Pomóż mi, proszę. Niewiele brakowało. No. Kolejny z tym. Proszę bardzo. Mamy już 8? 8. No to pięknie, mamy. Coś jeszcze tutaj jest w tym miejscu? Nie, jedynie co tam jest winda do góry, ale to poszedł zobaczyć. Tylko, że chyba będę musiał, jak już wracać, to inną drogą. Ajajaj. Nie wyjdzie tak jak ja chcę. Miałem się odbić od niego. No. A, jakby tutaj to zrobić, żeby w ogóle. Mały, no mógłbyś pomóc. No już po nas. No, aż tego tam nie odblokuję, to ja tego nie polecę. Nie skończę tego odcinka, po prostu. Taki kawałek.
No nie. Da się tam dostać, da się tam dostać. To ja o tym wiem po prostu. Ja bym chciał to zrobić. No i tak wiem, że już padnę tutaj. Dobra, już padnij, padnij po prostu, padnij. Z ciebie już nic nie ma, po prostu, Jedi. Chyba nie tą stroną poszedłem. Aj. Coś musi być, jakoś tam trzeba się dostać. Dobra. Uda nam się tutaj coś zdobyć? Co to jest? Otwórzmy to. Kolejna komnata. Witaj, Jedi. Być w bezruchu znaczy zachowywać spokój. Pozwalać tętnić mądrości. Lecz galaktyka jest zwykle w ruchu. Ruch jednak może dać jasność spojrzenia. Niech prawda płynie niczym rzeka i żłobi koryto wokół przeszkód. I co tutaj muszę zrobić? Dobra, bo my teraz mamy to. No i idziemy do góry. Zobaczmy. Jak to od drugiej strony? No dobra, z tej strony, tak? Ale musimy się przejść, jakoś tam przenieść. Hmm.
O kurde. Jakby tutaj to przenieść, żeby to poszło dalej. Tu mamy wodę. Tu mamy resztę. Gdzieś to musi być jeszcze. Aha. Ale jeżeli ja to tam dam... Czy jak ja nie przejdę tędy, to mi się nie otworzy tamte drzwi? Nie. Nie otwierają się. Aha, dobra, już tutaj zauważyłem. Zanieśmy ten dysk danych do Z. No, dysk danych na pewno się przyda, co nie? Ale... Ja myślę o tym samym, co wy. Tak. Tylko potrzebuję tamtego wichajstra. Dobra, da się to zrobić. Bidi nam pomoże z tym. Dobra. Bidi. Plujesz. Okej. Okay. No i patrzcie. A.
Dobra, my możemy tutaj wejść. Dobra, mamy odblokowany skrót. Wyczuwalne echo. Prawda płynie niczym rzeka? Co to oznacza? Jeśli tego nie zrozumiem, nigdy nie zostanę rycerzem Jedi. Ja ci powiem tak, że musimy teraz promień stamtąd przenieść tutaj. O! Znajdźka. Patrzcie, no, takie rzeczy, a tutaj można je znaleźć, co nie? Upór. No dobra, to sobie odblokowaliśmy. Tutaj mamy wodę. No dobra. No coś tam na pewno można zrobić. Jakby tutaj to zrobić? Właśnie, jakby tutaj to zrobić? Bo tu mamy wszędzie wodę. Jedyne co mi przychodzi do głowy... To jest szybki transport tędy. No jedynie. Udało się. No nie wierzę. Wow. Po godzinie czasu. Okej, okay, więc dobra, wyjdziemy stąd. Polecimy sobie zapisać. Odzysk. Co ten odzysk robi? Nie ten przycisk, nie? Klikam. Zdolności, atuty, odzysk. Gdzie to jest ten odzysk? Decyzja, wiedza, odzysk. Zwiększa się minimalny poziom, do którego moc się reaguje automatycznie. O.
On potrzebuje 3. Czyli co, zręczność bym rzucił. Cholerę. Bo i tak nie korzystamy. Dobra, więc na początek może pójdziemy tutaj i sobie skoczymy tylko zapisać grę. Hej, mały, z tym? No bo innego wyjścia nie widzę. Tutaj też nie. No dobra, no to lecimy z powrotem. No i tutaj się pożegnamy. Mamy nową zdolność, więc no, epicko, co nie? Oddychaj. Mamy 8 teraz stymów, więc możemy na spokojnie przejść do następnego etapu, ale to już w następnym odcineczku, tak? Więc to tyle, trzymajcie się i niech moc będzie z wami. Chaos!